Witam wszystkich serdecznie na relacjach i na prezentacjach Autoimport Nieporęcz. Przed nami prezentacja bardzo rodzinnego wozu i nie jest to kombi, które widzicie na pierwszym planie, tylko jest to mega rodzinny wóz 7-osobowy Volkswagen Multivan T6 i ten samochód już u nas był prezentowany, nie dokładnie ten egzemplarz, ale jedną T6 z tym właśnie silnikiem, który najbardziej Wam polecam, czyli silnikiem benzynowym dwulitrowym TSI. Już ściągnęliśmy na zamówienie, a to jest kolejny samochód z mniejszym przebiegiem, w bardzo fajnej wersji wyposażenia i w bardzo fajnym stanie. Przebieg niewielki, auto z 2016 roku, z grudnia, modelowo sprzedawany w Szwecji jako 2017, w białym kolorze, zwykłym białym, nie jest to perła. W bardzo bogatej wersji wyposażenia, przebieg zaledwie 110 tysięcy km. No i silnik 2 litry TSI o mocy 150 koni, czyli benzynka, bez ekologicznego, że tak powiem, problemu. Samochód, który moim zdaniem będzie bardzo pożądany i będzie coraz bardziej pożądany na tle tego, co się dzieje z dieslami. Także zaczynamy prezentację Volkswagena Multivana. Tak się właśnie prezentuje Volkswagen Multivan wersji T6. Wersja T6 była dostępna od 2015 roku i zastąpiła bardzo popularną wersję T5. Multivan, czyli wersja stricte osobowa. Samochód dosyć dobrze wyciszony. Nie jest to, jest oczywiście oparty na zwykłym samochodzie dostawczym, transporterze, ale nie możecie tego kompletnie porównywać. Już wersja Caravelle jest gorzej wyciszona niż Multivan. Multivan to jest taka wersja, nazwijmy to, ekskluzywna tego samochodu. No i nie ukrywajmy, dosyć drogi samochód w zakupie, nawet kilkuletni. Tutaj mamy auto z grudnia 2016 i on naprawdę bardzo dobrze trzyma cenę. Jest to wersja krótka, wychodzą jeszcze wersje długie, aczkolwiek z silnikiem benzynowym wersji długiej, powiem Wam szczerze, nie widziałem. Tutaj mamy wersję słabszą, 150-konną. Kod silnika możecie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych tego samochodu. Kod silnika 2 litry TSI, który wskazuje na to, że jest to silnik naprawdę bezawaryjny. Takie auto już sprowadzałem, także jakąś wiedzę na ten temat mam. Jedyna rzecz, która może kiedyś wysiąść, to są klapy wirowe. Klapy wirowe są tutaj bezkolizyjne, tak to nazwijmy, czyli jak siądą, to po prostu albo będą zamknięte, albo będą otwarte i samochód po prostu zgłosi nam błąd. Nic więcej się nie wydarzy, nie tak jak w BMW, że się urwą i coś tam zrobią z silnikiem. Także to jest jedyna rzecz na tą chwilę, którą zgłaszał mi poprzedni właściciel i w sumie w tamtym samochodzie, jak sobie obejrzycie filmik, to tą wadę mu usuwaliśmy, która dotyczy generalnie tych silników. Bardzo dobra jednostka, nie jest jakoś turbo ekonomiczna jak diesel, bo spalanie musicie liczyć między 9 a 12 litrów takiego samochodu, no ale auto waży prawie 2 tony 300 kilo, ten dokładnie 2 tony 316 bodajże. Wszystko zależy od wersji wyposażenia, tak? Nasz egzemplarz tyle waży według danych katalogowych. Jest to bardzo praktyczny samochód rodzinny, w którym no, ja takimi autami kiedyś jeździłem, te czwórkę miałem prywatnie, Multivana. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię takimi autami jeździć, wysoko siedzicie, bardzo fajnie ten samochód się zbiera. Ktoś powie, że 150 koni na takie gabaryty to jest mało. Jeszcze mocniejsza wersja, 204 konie, aczkolwiek w Szwecji, powiem Wam szczerze, takiej wersji jeszcze nie spotkałem. Widziałem w Niemczech, że takie samochody można kupić, no ale cena jest zdecydowanie wyższa. Skoro wychodzi mocniejsza wersja, 204 konie, no to myślę, że bez problemu ten silnik, który jest podatny na cheap tuning, możecie do takiej mocy podnieść. Aczkolwiek trzeba się takim autem przejechać, żeby zobaczyć, że jak dla mnie, gdzie lubię naprawdę dużo mocy, w tego typu samochodzie ta moc jest wystarczająca. Auto mega praktyczne, za chwilkę przejdziemy do środka, bo to jest w Multivanie najważniejsze. Samochód z zewnątrz obecnie nie nosi żadnych śladów użytkowania, pomimo że jest to samochód z 2016 roku, no czyli już kilka lat na karku ma, że to jest auto rodzinne, czyli wiecie, na parkingach, dzieci, to, tamto, generalnie te samochody się mogą uszkadzać. To auto po naszych zabiegach stylistycznych nie ma praktycznie w ogóle uszkodzeń. I to oczywiście było uzgadniane z nowym właścicielem tego auta. Samochód ściągnięty, słuchajcie, na indywidualne zamówienie mojego klienta, jak większość samochodów, które tutaj stoją na placu. Generalnie tak, żadnych z zewnątrz uszkodzeń nie ma. My lakierowaliśmy prawy tylny błotnik o ten element i zaraz tutaj wrzucę generalnie jak to było przerysowane. Było drobne przerysowanie, tutaj widzę brud z lipy naszej kochanej, od razu zdejmę, bo ktoś podejdzie, powie, że nie wiem, że jakaś korozja tutaj się robi. Tutaj było zarysowanie w tym miejscu, to widzicie generalnie na przebitkach i tylny zderzak też był zarysowany w tym miejscu. Te dwa elementy zostały zdemontowane, znaczy no, zderzak został zdemontowany, a błotnik został polakierowany. Też może wrzucę na YouTubie zdjęcia właśnie z całego procesu
lakierniczego. No i co? Widzicie auto z zewnątrz, rzadko się zdarzają takie auta, żeby nie miały uszkodzeń. Oczywiście ten samochód jakieś drobne uszkodzenie miał, widzieliście, ale my to po prostu usunęliśmy. I tak w autach używanych jest po prostu, że jak jest uszkodzenie, to nie ma co biadolić, tylko można to po prostu usunąć. Otwieramy przepasną klapę bagażnika, dwa duże siłowniki. Powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze się ta klapa otwiera. To jest fajne rozwiązanie. Klapa może nam służyć jako daszek generalnie, tak? Tu możemy sobie usiąść, zrobić jakiś biwak, a tutaj mamy dach nad głową. Teraz słuchajcie, tylna kanapa, bo auto jest siedmioosobowe. Pokażę Wam, jak to wygląda. O, uderzyłem. Tak to wygląda w środku. Teraz kanapa jest przesunięta maksymalnie do tyłu. Można ją też maksymalnie przesunąć do przodu. W zależności od Waszych potrzeb można ją regulować. Ten zakres tego przesuwania jest ogromny. Tutaj macie generalnie informacje, jak to zrobić. Tutaj mamy kabel do podłączenia do prądu. Często pytacie, co to są za gniazda z przodu. To właśnie są gniazda, żeby podłączyć taki kabelek. Jak podłączymy sobie ten kabelek w to gniazdo, które jest tutaj, to mamy ogrzewanie miski olejowej w tym samochodzie. I dzięki temu odpalamy samochód na ciepłym oleju. Tutaj mamy to gniazdo, to jest gniazdo defa, tu podłączamy kabel i automatycznie nam się samochód już podgrzewa, czyli odpalamy samochód na ciepłym oleju, dzięki czemu samochód dużo szybciej złapie temperaturę. Mamy roletę bagażnika. Jak jest kanapa przesunięta do przodu, to wtedy ta roleta jest nam przydatna. Celowo ją przesunąłem do tyłu, żeby pokazać Wam, ile w środku jest przestrzeni. Także przechodzimy tam, gdzie jest najciekawiej. Tutaj wersje bez elektrycznie otwieranych drzwi są tylko dociągi i ja jestem zwolennikiem tej wersji, bo elektryczne drzwi w multivanach niestety bardzo często się psują. A co się psuje? Psuje się czujnik w uszczelce, który jest tutaj schowany. Kiedyś wymieniałem w te piątce, znaczy zawsze wymieniałem w te piątce. I ten czujnik po prostu raz, że kosztuje bardzo dużo, a dwa, że często się generalnie psuje. Szkoda, że mamy dzisiaj takie słońce, bo no ciężko to pokazać, jak to generalnie w środku wygląda. Auto jest wyposażone w rolety szyb bocznych. Nie ma tylko rolety chyba szyby z tyłu, zaraz zobaczę. Nie ma. Mamy, słuchajcie, fotele obrotowe, mamy przesuwaną tą właśnie kanapę. Tą kanapę możecie tak naprawdę do samego czoła przesunąć. Nawet możecie wyjąć sobie te fotele i tą kanapę przesunąć i mieć auto, nie wiem, pięcioosobowe. Stolik się chowa, fajny patent i to już ten patent był w wersji T5. Zobaczcie, jedną ręką to wszystko robimy, chcemy sobie wcisnąć, przyciskamy i na siłowniczku nam się wysuwa. Stolik bardzo drogi generalnie, jak ktoś chce kupić sobie taki stolik, przesuniemy sobie, żeby go otworzyć. No to w używce, słuchajcie, taki stolik zniszczony w granicach 3000 zł. Oprócz tego mamy tutaj mnogość schowków, mamy, słuchajcie, cup holderki. Zaraz Wam pokażę, tutaj możemy, nie tutaj, tylko czekajcie. Zapomniałem, tutaj mamy cup holdery z jednej i z drugiej strony. Zobaczcie, można sobie naprawdę tutaj stworzyć barek w tym samochodzie. No i tutaj schowki, tutaj do przesuwania też stolik można przesuwać przód, tył. Z foteli przesuwanych jeden mamy tak zwany z wbudowanym fotelikiem dla dzieci. Zobaczcie, szybkim ruchem robimy. Bardzo fajne rozwiązanie, że tutaj nie ma materiału, tylko jest plastik. I dodatkowo jest jeszcze taka nakładka, żeby nam dziecko podczas spania się, wiecie, nie obijało. Obydwa fotele mają Isofix. Z tyłu też mamy Isofix, także fotelików tutaj możemy dać od groma. Samochód jest wyposażony w niby czterostrefową klimatyzację. Tutaj mamy dodatkowo wyświetlacz. Według mnie no to dalej jest dwie strefy, tylko z możliwością regulacji z tyłu. No ale tak to Volkswagen sprzedaje, że to są cztery strefy. Cztery strefy to by były, kiedybyśmy mogli tutaj regulować sobie oddzielnie temperaturę. Możemy tylko regulować lewo-prawo, tak? Więc dla mnie to tak naprawdę to są trzy strefy, nie dwie strefy, bo mamy tak przednią strefę, gdzie regulujemy temperaturę lewo-prawo i tylną strefę, gdzie też regulujemy temperaturę lewo-prawo. Przechodzimy za kierownicę. Pokażę Wam, jak wygląda multivan z punktu widzenia kierowcy. No i uważam, że no na pewno jest na duży plus. Co mi się podoba w tym samochodzie? Rozwiązania takie proste. Słuchajcie, zobaczcie, kosz na śmieci z jednej i z drugiej strony. Tutaj wsadzacie, wyjmujecie, wyrzucacie, tak? Bardzo fajna rzecz. Z drugiej strony to samo mamy. To są takie proste rozwiązania Volkswagena, które w tej prostocie są genialne moim zdaniem. No ja kosz na śmieci na przykład w lawecie bardzo potrzebuję. Jedziecie, coś chcecie zjeść, coś chcecie wypić, od razu sobie wyrzucacie, nie robicie bałaganu. Fotel kierowcy wygląda rewelacyjnie. Mieliśmy ostatnio multivana, w którym musieliśmy poprawiać ten fotel kierowcy. To zależy nie od tego, czy ktoś dba, czy nie dba, tylko bardziej od wagi człowieka, którym tym samochodem jeździ. Mamy oczywiście podłokietniki w każdym fotelu. Z tyłu też są podłokietniki. Mamy skórzaną kierownicę. Tutaj samochód wyposażony w aktywny tempomat. Wsiadamy, słuchajcie, już Wam pokazuję. Mamy tutaj podświetlenia fajne,
progów, stopni. Jak wsiadamy, dosyć wysoko i naprawdę siedzimy bardzo wysoko w tym samochodzie. Kierownica super leży, skórzana, mówię, wielofunkcyjna, z aktywnym tempomatem. Celowo samochód, żeby troszeczkę się schłodzić. Mamy aktywny tempomat, mamy, słuchajcie, kolorowy FIS. W poprzednim samochodzie nie mieliśmy kolorowego FIS-u. Kolorowy FIS, czyli ten wyświetlacz, zobaczcie, on jest w kolorze. Zaraz tutaj postaram się coś poprzestawiać. Tutaj mamy możliwość, zobaczcie, od aktywnego tempomatu, może zmienię trochę obraz, nie będzie nam tak mrygał. I radio, telefon, co tutaj, asystenci, mamy asystenta czego? Zmęczenia i front assist. Możemy sobie pozmieniać, język możemy ustawić, też w poprzednim nie wiedziałem, że tutaj można ustawić język, myślałem, że tylko można w gumy. Mamy większy ekran, aczkolwiek jeszcze może być chyba większy ekran. Mamy tutaj schowek, mógłby być głośnik centralny moim zdaniem. Tutaj mamy bardzo ważny przycisk do wyłączania systemu start-stop. Każda wersja z tym silnikiem jest w to wyposażona. Co mi się podoba w tym samochodzie, oprócz tego, że mamy tam grzane fotele, wiecie, i ta klimatyzacja, podoba mi się to, że mamy możliwość regulacji w bardzo prosty sposób, regulacji nawiewów z tyłu i klimatyzacji. Nie musimy, wiecie, tam kogoś prosić, przykładowo jedziemy z dziećmi, tylko wciskamy sobie magiczny przycisk rear i już nam się zmienia, słuchajcie, i nawiewy, i temperaturę z tyłu możemy regulować właśnie z tyłu. Bardzo proste, prawda? Tylko jeden przycisk i mamy już regulację. Tutaj mamy przycisk od Webasto, z tego co widzę, rest, ogrzewanie postojowe. Nie wiem, czy on ma takie postojowe, że wiecie, widzimy to generalnie. Poczekajcie, zmienię sobie. Menu sobie wciśniemy. Dobra, pokażę Wam jeszcze kamerę cofania w samochodzie. Mamy kamerkę cofania i mamy wizualizację czujników. Jeżeli jedziemy do przodu, to zobaczcie, przestawia nam się na wizualizację. Dlaczego nam piszczy? Bo mamy moją ramkę założoną z przodu, dlatego będzie nam piszczało. Zaraz sobie to wyłączymy. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy na pewno tutaj jakiś duży... A, tutaj mamy na kubeczki. Brakuje mi troszeczkę po tej stronie. Mogłoby być przeprojektowana troszeczkę deska rozdzielcza. Ona de facto mocno się nie różni od modelu T5. No dali, wiecie, jakieś lakierowane elementy. Na pewno to wygląda dużo nowocześniej. Ale jakiegoś takiego, słuchajcie, przeskoku ogromnego nie ma. Idziemy pod maskę i robimy podsumowanie samochodu. Nie ma co przedłużać. Takie auto już prezentowałem. Takie auto mogę Wam po prostu sprowadzić na zamówienie. I uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny wóz. Szczególnie z tym silnikiem. Na tle BTDI, które no niestety... Nie ma co ukrywać, nie są udanymi silnikami. Tak wygląda dwulitrowa jednostka benzynowa TSI. Kod silnika, mówię, możecie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych tego pojazdu. Albo wpiszę w opisie tego filmu, tak się możemy umówić. Także będzie wpisany kod silnika. Cały czas ktoś do mnie dzwoni, muszę odrzucać. No i tak tu wygląda pod maską, sobie listka wyrzucimy. Silnik prosty, fajny, na bezpośrednim wtrysku co prawda, czyli no gaz jak najbardziej można. Ale pamiętajcie, że będzie przepalał samochód troszeczkę benzyny, więc z tą ekonomiką wtedy już trzeba uważać. Już jest na nowy odczynnik gazu, także jak ktoś chce sobie dorobić tutaj troszeczkę, znaczy no, zrobić serwis klimatyzacji, no to na pewno będzie troszeczkę drożej. Tutaj mamy odprysk i w tym miejscu mamy odprysk. 16 rok, słuchajcie, normalna rzecz. Zobaczymy jeszcze dokumentację do samochodu. I już Wam pokażę jeszcze kluczyki. Nie mamy chyba Webasto takiego zwykłego, bo nie ma pilota. Z tego co pamiętam, zazwyczaj w Volkswagenie jest pilot. Czy tutaj mamy, słuchajcie, ISOFIX-y z przodu? Nie mamy. Tutaj mamy, widzę, popielniczkę. Tutaj mamy drugi, zobaczcie, kosz na śmieci. Bardzo fajnie. A tutaj mieliśmy chyba księgę. Widzę, że mamy kluczyki do haka. Tutaj mamy USB wyjście. I mamy, słuchajcie, informacje, bo auto było kupione z Reader Marktu. Był do tego auta raport, serwis plan, jest książka serwisowa. Kod silnika już Wam podaję. Kod silnika macie CJKB. Jakby ktoś szukał, to już nie musicie, nie będę, wpiszę sobie w opisie. Serwis olejowy był wykonany w Reader Markcie przed sprzedażą. Oni standardowo to robią przy 110 i on jest w sumie tylko wpisany. Reszta serwisów jest wpisana, ale w systemie online. Po prostu ktoś nie miał książki przy serwisie tego samochodu i nie wpisywał generalnie tego. Dobra, słuchajcie, sprawdzam cenę i robimy podsumowanie tego auta. Czy Wam się podoba taki rodzinny wóz? Ile kosztuje taki sprzęt, słuchajcie? Jeżeli szukacie auta rodzinnego, to nie ma tak naprawdę większego samochodu. Może być jeszcze wersja long, ale mówię, akurat w benzynie, powiem Wam szczerze, że jeszcze nie widziałem. Jak będzie, to pewnie takie auto kupię, bo myślę, że to jest też dobry temat sprzedażowy. Samochód, słuchajcie, kosztował 318 tysięcy koron, o ile się nie mylę, czyli 320 tysięcy koron możecie przyjąć, czyli zmieściliśmy się tu w kwocie poniżej 130 tysięcy złotych na gotowo. 2016 rok, grudzień, ale bardzo mały przebieg, 110 tysięcy kilometrów. No i w świetny stan, bardzo dobra wersja wyposażenia, czujniki parkowania z przodu, z tyłu, aktywny tempomat, kamera cofania, wyświetlacz kolorowy FIS,
Klimatronik trzystrefowy albo czterostrefowy, różnie to podają, generalnie no, z regulacją stref lewo-prawo. Takie auto wyszło na gotowo. Samochód bezwypadkowy, bezszkodowy, lakierowany miał element, ale u nas był lakierowany, więc to też będzie udokumentowane przy okazji na tym filmie. Rysy, zadrapania, takie rzeczy się zdarzają. Musicie z tym, że tak powiem, się oswoić. Bo ostatnio zauważyłem, że wiecie, im starszy samochód, im tańszy samochód, tym klient ma jeszcze większe wymagania tak naprawdę w stosunku do takiego auta. I warto pokazywać, że tak, takie rzeczy się zdarzają i takie rzeczy się lakieruje i to jest normalne i może auto wyglądać tak jak to. Dwa elementy polakierowaliśmy i samochód naprawdę nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Samochód zadbany, fajny. Jeżeli chodzi o serwis, zrobiliśmy tutaj serwis olejowo-filtrowy w tym samochodzie. Olej w skrzyni biegów został zrobiony i wymieniliśmy gumy stabilizatora z przodu. To zrobiliśmy, bo to akurat było do zrobienia. Na stacji diagnostycznej wyszły gumy stabilizatora. W poprzednim samochodzie robiliśmy dosłownie to samo. Olej w skrzyni biegów zalecam wymianę w manualach też. Tu jest manualna sześciobiegowa. Wychodzą te samochody w automacie, ale mówię, niezwykle rzadko z tym silnikiem. Wtedy mamy DSG chyba siedmiobiegowe, o ile się nie mylę. Taki serwis został przeprowadzony w tym właśnie samochodzie. Co więcej mogę powiedzieć od siebie, no to to, że bardzo mi się to auto podoba, jeżeli jesteście zainteresowani takim właśnie samochodem. Super się tym autem jeździ, naprawdę moc 150 koni. Daje radę ten samochód, to nie jest tak, że nie ma przyspieszenia. Bez problemu tym autem wszystko wyprzedzicie, co będziecie chcieli. Samochód naprawdę sobie świetnie radzi i ta jednostka, powiem szczerze, idealnie się sprawdza w tym aucie. Minusem na pewno jest to, że chyba nie wychodzą wersje 4x4, może w tej wersji 204 wychodziła wersja 4Motion, ale pamiętajcie, jeżeli samochód fabrycznie wychodził z napędem 4x4, to też można łatwo go do tego przystosować, jeżeli ktoś by bardzo chciał. Na tle BTDI to jest zdecydowanie lepszy silnik, który przysporzy Wam mniej kłopotów. Nie ma DPF-u, który się zapycha, nie ma problemu z jakimiś wtryskami, nie ma problemu z turbosprężarkami, które są tam dwie. Także silnik, który naprawdę moim zdaniem będzie długowieczny i warto takie samochody kupować, żeby mieć po prostu święty spokój. Także mam nadzieję, że prezentacja się podoba. Jak jesteś zainteresowany właśnie takim samochodem, zapraszam na stronę www.autoimportnieporęt.pl i tam wejdziecie sobie na stronę Bloket i znajdziecie właśnie samochód, który Was interesuje. I właśnie może to będzie Multivan TSI dwulitrowy, których jest w Szwecji akurat dosyć duży wybór. Za chwilkę zobaczycie, jak to auto opuszcza nasz plac, a przed nami jeszcze prezentacje Audi, Volvo XC70 i wydanie S60, która też u nas była prezentowana. Także dzisiaj pracy jest od groma, a Wy to wszystko widzicie, bo ktoś Wam to nagrywa. Trzymajcie się, na razie, pozdro.